Aukcja jest mechanizmem konkurencyjnym, w którym określone dobra sprzedawane są tym, którzy zaoferują najwyższe ceny. Uruchamiana jest wówczas, gdy nie sposób obiektywnie wycenić czegoś, co ze względu na swoją specyfikę nie było jeszcze przedmiotem handlu. Jednym z typowych przykładów takich dóbr są koncesje na częstotliwości. 18 października 2023 roku z 3-letnim poślizgiem Polska przeprowadziła aukcję 5G w paśmie częstotliwości 3400-3800 MHz, z której uzyskano 1,920 mln złotych. To dobrze, że w końcu udało się przeprowadzić tę aukcję i przydzielić koncesję 5G. Warto się jednak zastanowić nad ostatecznym wynikiem, jaki osiągnięto. Aukcja trwała krótko, zaledwie 2 dni, ceny podbito ledwie kilkanaście razy, a uzyskana kwota była tylko 6,7% wyższa niż ceny wywoławcze. To niewiele, zwłaszcza jeśli porównamy to z niemiecką aukcją 5G z 2019 roku, z której w przeliczeniu uzyskano 30 miliardów złotych, czy na wielomiesięczną aukcję 4G w Polsce z 2015 roku, która przyniosła ponad 9 miliardów złotych. Choć trzeba przyznać, że aukcja ta krytykowana była z innych względów, przebiegała dość chaotycznie, a zmiany wprowadzono w niej na bieżąco, co spotkało się ze sporą krytyką uczestników, jak i specjalistów ze strony aukcji. Pojawia się więc naturalnie wątpliwość, czy z aukcji 5G w Polsce dało się uzyskać więcej. Na obronę uzyskanej kwoty nie można użyć prostego argumentu, że pozyskano tyle, ile chciał dać rynek. Organizator aukcji ma bowiem możliwość wpływania na różne składowe i elementy aukcji, a tym samym na jej przebieg. Zacznijmy od tego, że wartość rynkowa i tym samym uzyskana w aukcji cena zależna jest od popytu, podaży oraz mechanizmu aukcyjnego, czyli reguł aukcji. Z punktu widzenia popytu sytuacja wyglądała tak, że o 4 koncesje na polskim rynku konkurowały 4 firmy, z których każda mogła nabyć tylko 1 koncesję. Firmy te miały przewagę nad potencjalnymi nowymi uczestnikami. Co więcej, organizatorowi zależało w gruncie rzeczy na tym, żeby to właśnie te firmy wygrały aukcję. W czym nie ma nic złego, wiąże się to z celem alokacyjnym. Po prostu największe firmy dają największe gwarancje uruchomienia usługi szybko i sprawnie. Taka sytuacja, mówiąc delikatnie, nie sprzyja intensywnej konkurencji. Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że organizator aukcji jest bezradny. Literatura naukowa zawiera dziesiątki prac, które na bazie rzeczywistych przypadków oraz eksperymentów ekonomicznych formułują sugestie dotyczące efektywnego planowania aukcji. W grę wchodzą różne mechanizmy aukcyjne, dynamiczne, statyczne, kombinatoryczne. W grę wchodzi także uelastycznienie podaży poprzez sprzedawanie porcji częstotliwości zamiast ustalonej liczby koncesji. Należy docenić, że w aukcji udało się osiągnąć cel alokacyjny, co powinno sprzyjać rozwojowi sektora telekomunikacyjnego w Polsce. Bez wątpienia błędem byłoby traktowanie aukcji jedynie jako źródła przychodów budżetowych. Nie znaczy to jednak, że ten ostatni cel jest nieważny. Szczególnie, że pozyskane środki, liczone w miliardach złotych, mogą być przeznaczone na wiele celów publicznych. Optymalna aukcja powinna uwzględniać oba cele. Wracając do pytania, czy z aukcji 5G w Polsce dało się uzyskać więcej. Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie już nigdy nie poznamy. Nie wiemy bowiem, ile maksymalnie mogli zapłacić zwycięzcy. Notabene, gdyby wykorzystano mechanizm aukcyjny oparty na aukcji Wikreja, taką informację dałoby się pozyskać. W przypadku tej aukcji dowiadujemy się bowiem, jakie maksymalne, hipotetycznie ceny mogli zapłacić zwycięzcy. Jednak organizatorzy aukcji publicznych nie są zainteresowani taką informacją. Nie stawiałaby ich ona bowiem zbyt dobrym świetle, szczególnie gdyby opinia publiczna dowiedziała się o utraconych potencjalnie miliardach złotych. Miejmy jednak nadzieję, że przyszłe aukcje w Polsce będą poprzedzone bardziej starannymi badaniami, tak żebyśmy nie musieli tego pytania zadawać jeszcze raz.